Cześć wszystkim, ponownie tutaj Alex i po raz kolejny mam zamiar wspomnieć trochę o książkach. Tak, na pewno widzieliście nazwę tego filmiku. Mam zamiar wspomnieć o kolejnej książce osadzonej w uniwersum gry i tym razem jest to Battlefield 3 Rosjanin. Książka napisana przez Andy'ego Machnaba, osoba bardzo blisko związana z produkcją samej gry. Był konsultantem, bardzo dużo oczywiście pomógł. Jest to taki fajny odnośnik o samej grze, żeby mniej więcej poznać jego rolę w tworzeniu samej gry oraz oczywiście napisał tą książkę. On po przejściu na służbę pisuje tego typu książki. No i dobra, cóż o samej książce. Najważniejsze, najważniejsze to oczywiście są, o czym jest książka. Książka, co dziwne, nie przedstawia jakiegoś zaplecza fabularnego czy czegoś. Książka idzie mniej więcej tym samym torem, co gra, co fabuła gry. A jaka ta fabuła była, to mniej więcej pewnie się z opiniami zapoznawaliście. Gra już ma ponad pół roku, wiadomo. Ponad pół roku, żebym powiedział. No i cóż, były narzekania pewne na kampanię, na historię. No, wiadomo, jakieś takie różne niesnaski. Czasami się to podoba, czasami nie. A natomiast tutaj książka podąża tym samym tropem i robi to dużo, dużo lepiej niż książka. Niż gra. Książka robi to dużo lepiej niż gra, no ale wiadomo, takie to jest medium, że dużo ważniejsza jest tam fabuła niż w grze. I cóż, najciekawsze właśnie w takim rozdziale ról, w takim podziale, że i gra... Sorry. Że i gra, i książka idą tymi samymi szlakami fabularnymi, pozwala zauważyć takie fajne różnice, które cechują obydwa media, zarówno książki, dzieło pisane, jak i oczywiście grę, dzieło interaktywne. I to są zupełnie inne potrzeby wypełnienia tych przestrzeni między kolejnymi zwrotami akcji, między kolejnymi wydarzeniami. No i na przykładzie książki mamy bardzo ładnie wszystko pokazane, jak to ma się toczyć, właśnie przedstawiając historię, nacisk na postacie, na wydarzenia. A w grze wiadomo, kolejne fale przeciwników wyskakują, gdzieś tam w tle się dzieje ta historia. I to są pewnego rodzaju różnice. To jest to świetnie wszystko pokazane. Przykładowo, druga misja w grze, kiedy po trzęsieniu ziemi nasz bohater, sierżant Blackburn, musi się dostać do swoich, jest osamotniony na wrogim terytorium. To tutaj jest to pełną gębą survival. Jest bez broni, jest całkowicie opuszczony, bez niczego, musi sobie radzić, jest wiadomo wstrząśnięty jak nigdy. W ogóle nie zdobywa broni, żeby walczyć z wrogiem, nic. Są zupełnie różnie przedstawione, praktycznie te same wydarzenia. Książka tutaj podąża dość treściwie torem, jaki wyznaczyła gra. Tylko że zaczyna się trochę wcześniej, jakieś zaplecze zostało poczynione. Oczywiście książka skupia się na postaci Dimy Majakowskiego, czyli postaci, która miała dosłownie dwie misje w grze. No, w odróżnieniu od sierżanta Blackburna, którym gramy praktycznie całą grę. Książka się skupia bardziej na Dimie. Ja na początku myślałem, że to będzie takie odwrócenie proporcji z gry. Czyli wiecie, jeden główny bohater i jakieś tam wtrącenia poboczne drugiego, a to nie. Blackburn się pojawia dość często, prawie że co drugi rozdział, tylko jest jego dużo mniej i dużo mniej serca, mam wrażenie, jest włożone w jego właśnie fragmenty. No i fajnie wszystko to można zaobserwować, czym cechuje się właśnie gra, czym cechuje się książka, jakie są różnice w przedstawieniu tych samych wydarzeń w obu tych mediach. Bardzo dużo było narzekania, ja na przykład strasznie na to narzekałem, myślę, że to jest największa wada kampanii Battlefielda 3, tam nie ma kompletnie ciekawych postaci, nie ma nic. Jeżeli się wspomni postacie z uniwersum Call of Duty, wiadomo, głównego wroga, to Bryce, Soap, Reznov, Bożek, Mason, Woods, te wszystkie postacie, które się zawsze pojawiają, one są po prostu genialne. To są osoby, bohaterowie, których się zapamiętuje, których się pamięta twarze, głosy, imiona, długo po skończeniu gry. Tam był z tym naprawdę duży problem. Poza tam Blackburnem, którego dobrze dość poznaliśmy, którego się nasłuchaliśmy w trakcie tego całego przesłuchania, mieliśmy okazję go poznać i jakoś tam go zapamiętujemy. Z innymi było tragicznie, nawet samym Dimą, z jego towarzyszami, których starano się w jakiś sposób, urozmaicić, żeby byli ciekawsi. Wyszło to bardzo kiepsko i to był, jak dla mnie, największy zarzut. Myślę, że tak, to jest największy zarzut. Tam na pewno możecie mieć swoje opinie. Te postacie, wszystkie postacie wracają w książce i są zrobione po prostu genialnie. Tak powinni być zrobieni w tej grze. Ja nie wiem, dlaczego McNabb
nie postarał się jakoś wtrącić bardziej w scenariusz gry, żeby to wszystko przemycić. Bo naprawdę, to jak się zachowuje te postacie, to jakim się posługują językiem, ich ten humor charakterystyczny dla żołnierzy, to wszystko, jakieś poboczne historyjki, które się pojawiają, to buduje taki klimat, tak nas wciąga w historię, tak, kurczę, właśnie powoduje, że zapamiętujemy tych bohaterów. Gdyby się udało to wszystko przenieść do gry, to gra, myślę, byłaby dużo, dużo lepsza. No ale niestety skupiono się trochę na czym innym. Sama historia jest dużo bardziej skomplikowana. Na przykład z gry w ogóle nie wiemy, że Dima był w Teheranie. Był, wiadomo, Paryż, jakieś tam miejscówki. No, ci co grali wiedzą, o co chodzi. Że był w samym Teheranie, w samym mieście. On gdzieś tam był, gdzieś tam przemyka. Gdzieś obok tych głównych wydarzeń, które oczywiście się dzieją za sprawą Marines, żołnierzy Marines. Historia jest dużo bardziej skomplikowana, dużo fajniej przemyślana, dużo rzeczy się dzieje na poboczu. Dużo oczywiście takich elementów, które ciężko byłoby do samej gry. Na przykładowo oddział Dimy nie składa się wcale z trzech osób. Tych osób się pojawiają, było ich więcej, było ich pięciu. Wcześniej no, zaczynali z trochę większą grupą, pozostaje ich potem pięciu. I praktycznie do samego końca jest ich właśnie tylu. Gdzieś tam pod koniec, wiadomo, z różnych powodów zostaje ta podstawowa trójka, ale tego nie było w grze. To jest dużo fajniejsze skomplikowanie. No i ciągle postacie powracają, ciekawe dialogi i naprawdę fajnie to jest wszystko całkowicie umotywowane. Dowiadujemy się mnóstwa nowych rzeczy, na przykład dlaczego bomba w Paryżu była akurat na giełdzie, cicho. Dowiadujemy się takich rzeczy i to jest coś, czego, kurczę, nie było w grze. A czego ciekawie, fajnie jest się dowiedzieć, co najmniej, no, przynajmniej w tej chwili. Te perspektywy są trochę inne. Są trochę inne, bo jak powiedziałem, dużo większy nacisk jest na Dimę. Dużo większy nacisk niż w grze. Te proporcje się trochę odwróciły, ale nie są idealnie przeciwne. Jest również dużo Blackburna, trochę mniej właśnie serca włożono w jego fragmenty, ale mamy tam w przypadku Dimy dużo rzeczy, co się działo w trakcie całej historii, którą poznajemy, wiadomo, z perspektywy Blackburna, co się dzieje całkowicie, bo wiadomo, różnie z chronologią było, to było przesłuchanie i można było sobie poopowiadać to według własnego widzimisię scenarzystów, prawda? Teraz jest to wszystko chronologicznie, co się całkowicie wydarzyło i wiemy kompletnie, co się działo po kolei, dzięki tej właśnie zmianie perspektywy. Boże, jak się zamotałem. Różnice w historii pewne się pojawiają, które mnie trochę zniesmaczyły, bo już w końcu nie wiem, która wersja jest prawdziwa. Oczywiście olać to, jaki zespół Dima wziął na... na zadanie swoje, które wiadomo, jakie było. Ale już kompletnie co innego jest zmiana postaci, które zginęły, zmiana trochę wydarzeń bardzo kluczowych dla gry, że coś tam wybuchło, coś tam nie wybuchło, nie będę mówił konkretnie i to jest trochę dziwne, ciężko mi było się w tym połapać, ale dlatego właśnie, że przyszedłem grę, książka raczej jest napisana też dla tych, co przeszli grę, a nie, kurczę, na odwrót. Myślę, że jeżeli nie graliście w grę, możecie książkę przeczytać, tylko jeżeli książka was zachęci, to się nie napalajcie bardzo na grę, bo to w trochę złej kolejności będzie wszystko załatwiane. Są pewne takie nawiązania w książce. Na przykład jest tam fragmencik puszczony ze słynnego fragmentu, kiedy Miller, czołgista Miller, zostaje zamordowany przez Salomona. I to jest taki fragmencik, że ma w jakiś sposób nas wzbudzić niechęć do właśnie tej postaci. Zaś w grze to były pełne dwie misje, które graliśmy tą postacią i tak się skończyły. No może tutaj trochę spoileruję, ale sądzę, że kto miał grać Battlefielda, ten zagrał. A jak ktoś już no, ma, to raczej dla multika, nie dla historii, kupi tę grę, co my tutaj mamy. Bardzo mi się spodobała motywacja. To wszystko, co uzasadniało działania bohaterów. To już trochę o tym wspomniałem, ale na przykład co się konkretnie stało, kiedy Dima spotkał Blackburna. Dlaczego właśnie bomba została umieszczona na giełdzie. Dlaczego Blackburn żywi taką niechęć do swojego dowódcy Cola. To jest wszystko super wyjaśnione, jakoś to wszystko się pojawia cały czas i mamy świetny kontekst, no zwłaszcza, że się grę przeszło i wiemy dużo zaplecza takiego, no gorzej, że to się kłóci trochę później tak fabularnie, ale no jak widać,
książka rządzi się własnymi prawami. Ja jestem bardzo zadowolony z tej lektury. Trochę mnie denerwowało, że rozdziały są żenująco krótkie. To bardziej takie sceny, które w normalnych, w innych książkach są zebrane w taki jeden rozdział, na który się coś tam składa. I przez to się trochę dziwnie czytało. Rozdziałów jest setka, dosłownie setka. Mam wrażenie, że przez to wstrzymano się z kontynuacją dalej jakiegoś bardziej skomplikowanego zakończenia, bo jest to trochę zakończone tak przybite zakończenie i trochę dziwnie. Spodziewałem się trochę większego dopowiedzenia tego, co się stało na sam koniec, bo ten filmik, co był na samym końcu Battlefielda, nawiązywał do Dimy, był dość tajemniczy. Ale jak powiedziałem, lektura jest naprawdę bardzo satysfakcjonująca. Jeżeli zawiodła was historia w Battlefieldzie, to tą książką może ta gra wrócić do waszych łask. Bardzo, bardzo lektura na plus. Ja polecam. I dzięki wielkie za uwagę. Cześć. Tylko, że się zaczyna trochę wcześniej. Dwa macie.